Kurwa, nie to. Dzisiaj wpadłem na fajny pomysł. Będę jechać na rowerze w góry. Zaraz wam pokażę gdzie. Gdzie tu się naciska. Dzisiaj wpadłem na fajny pomysł. Będę jechać jutro na wycieczkę w góry na rowerze z silnikiem. Sprawdzimy, jak się sprawuje silnik. Najczajnał. Będę jechać daleko w góry. Zaraz wam pokażę gdzie. Pomysł mi oczywiście przyszedł, jak sobie piłem piwo. Będę jechać na tym rowerze właśnie z tym silnikiem. Zapakuję sobie żarcie. Tu już spakowałem dzisiaj trochę paliwa, mieszanki. Telefon wezmę naładowany. Jak mi się spieprzy rower, że do żony przedzwonić, żeby mnie zabrała z powrotem samochodem. No paliwo, żarcie, pieniądze normalne, w razie czego. I heja banana, odpocząć i się odchamić. I będę jechał nie według nawigacji, nie według mapy. Na kompasie sprawdziłem, gdzie to jest, mniej więcej w jakim kierunku. I będę jechał, aż dojadę. Może wędkę ze sobą zabiorę. O, taki silnik. Zobaczymy, jak daleko zajedzie. O, tam. Tam daleko, daleko. Poprzez góry, poprzez lądy, poprzez płonący Sahary piach. Wezmę zoom. O tam. Ciekawe, czy mnie dowiezie. O. Tam są jakieś góry. Jadę stąd. Z domu. I jadę tam. I wracam z powrotem. Tu są moje krówki. Tu są. O. Kapusta. To. Kurwa, to za droga. Thank you.
Dobrze. Czy daleko? Poligon tu jest.
wojskowych.
Sądziłbym, że się jedzie w prawo.
No, zrobiłem sobie przerwę. Trochę odpocznę, zjem coś, napiję się wody. Kawał drogi już przejechałem. Widoki są bardzo ładne. Co widać za mną. Owieczki były wcześniej. Takie fajne pola. Zamiast płotów to są, no, płoty z kamienia. Góry. Jestem w górach. Ładnie, wszędzie stromo. Rower zdycha, nie daje radę dojechać. Bardzo stromo jest. Oj, stromo. Musiałem pomóc pedałowaniem, się zmęczyłem. No i stąd ta chwila przerwy. Dobra, zobaczymy po składance, jak to wyjdzie. No, oto jestem. Dojechałem w góry. Dalej kończy się droga. Patrzyłem na Google Map. Nie wiem, jeszcze jest jakieś 300 metrów. Tam niestety, czy to widać za mną, nie prowadzą żadne drogi. Po prostu kończy się. Tu już taka gruntowa. Stromizny są takie, że hej. Tam za mną patrzałem w górach. Są dosłownie pod kątem 45 stopni, także rowerem nie ma najmniejszych szans. I tak tutaj zdychał, pomagałem mu pedałować. Silnik się grzał. Co nie miara, zmachałem się. Nawet prowadzić go musiałem na odpalonym silniku, bo stromizna była. Wcześniej widziałem owieczki tam za mną. Zatrzymam się jeszcze, żeby nakręcić takie typowy wygląd irlandzkiej głębokiej wsi. Fajne takie płoty z kamienia. I owieczki się pasą. Małe, duże, beczą. Gospodarstw tutaj prawie w ogóle nie ma. Jedno minąłem po drodze. Te pola, nie wiem, tam w dali coś daleko widać. Tu jakiś domek. Dach czerwony za mną, mały. Pewno jakieś schronisko dla owiec przed deszczem, zimą. No i to tyle. Jeszcze pokażę mój wehikuł. O, proszę, mnie dowiózł. O, zjadłem sobie kanapki. Piknik sobie mały zrobiłem. Dzielny chiński silnik dowiózł mnie. No. Zjadłem sobie bułeczki z kiełbaską, pomidorkiem, ogórkiem kwaszonym, wodą mineralną popiłem. Piknik country normalnie. Fajnie. Można się odchamić i odstresować. Do domu wrócę, to się przynajmniej piwa też napiję. Żona kupiła podobno. Dobry zasięg jest tutaj, pomimo że w górach. No, dobra, będę kończył jeszcze tam na dole. Nakręcę te owieczki. Na razie. O, to są te typowe takie małe działeczki. Ogrodzone właśnie tym płotem z kamieni. Już trochę niżej jestem, to w oddali widziałem, już krowy są. Owieczki chyba poszły. Nie wiem, czy to jeszcze dalej było. Proszę. Tutaj rojbrują. Zobaczymy. Podejdziemy bliżej. Tak to wygląda mniej więcej. O. Tu widać wyskubane. Długo musiały być. Patyki, gałęzie porzucane. Zobaczę tam dalej, co jest. Kurczę, szukam tych owieczek, a one są dokładnie po drugiej stronie. O, zaraz zobaczycie, sobie hasają. O. Lecą chyba gdzieś do domu. Uciekają przede mną. Boją się złego wilka. Gdzie te cholery tam uciekają? Rana. A zobaczymy.
Kontessa moja, to tutaj były te owieczki. I po lewej, i po prawej, i po dali. Zbliżamy się do owieczki. Nie małe i duże. Tam więcej jest, wezmę na zoom, może będzie widać. To jest maksymalny w tym telefonie, bo nagrywam telefonem. Podejdziemy do tych. Zo normalnie. O, baran. Już się zastanawiał, czy mnie walnąć. Ładnie, nie? Przybliżymy trochę. No i to by było na tyle. Teraz będę zjeżdżał ze stromej górki. Dobra, na razie wyłączę. Pochmurno już się robi. Będę musiał na siebie coś zarzucić. Dobrze, wziąłem polar. No, przy jeździe trochę mnie przewieje, to będzie mi jeszcze zimniej. Niebo, nie wiem czy widać, było niebieskie, już takie, o. Dużo cieni. O. Ta. Teraz droga powrotna do domu. No, już się przebrałem, jestem gotowy do drogi powrotnej. Jeszcze kasku nie będę zakładać. Po drodze jadąc tutaj miałem poligon wojskowy. Nie wiem, czy tam można filmować. Jakiś tam dla czołgów. Jakiś łyso było, drzew w ogóle. Jakieś cele, które strzelają czołgi, czy tam cholera wie co. Nie wiem, czy tam można filmować. Jeszcze mnie schaltują. Do pierdla pójdę za filmowanie terenów wojskowych. No zobaczę. Zobaczę, czy się da. Hejka. Okej. To znowuż ja jestem przy tym poligonie. Zrobię przerwę, bo muszę obrócić kamerę z tego telefonu, żeby było widać. O, tutaj to jest mniej więcej, wezmę zoom. Czy widać? Może będzie lepszy widok. To poprawię. Tam dalej będzie lepiej. Brama taka, tylko od pewno są kamery. Teraz lepiej widać. Przed chwilą minął mi samochód. Nie wiem, czy to ostrość mi łapie. Stać, lepiej nie. To jest jakiś antena duża. Lepiej było. No tutaj jest tablica informująca. Wieżyczka do obserwacji.
strzelań. Dobra, spierdalamy stąd. No i jestem prawie w domu. Już za chwilę, już za momencik. I jestem w domu. I koniec podróży. Było super, fajna przejażdżka. Może się skuszę i jeszcze raz pojadę. Na razie. To obiecane piwko. Proszę. Frędzelek. Oraz dobre. Morda mi się cieszy.